Witam serdecznie. Dzisiaj zaproszenie do naszego studio przyjął pan poseł Robert Winnicki, obecnie poseł niezrzeszony. Ruch Narodowy. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów i później też po wyborach obiecywało sprowadzenie do Polski tych Polaków, którzy wyjechali za granicę, za chlebem, głównie do Wielkiej Brytanii, zdecydowanie mniej do Niemiec. Proszę mi powiedzieć, jak oceniłby pan sytuację, którą mamy obecnie, czyli Polacy do Polski nie wrócili, natomiast napływają liczne rzesze Ukraińców, którzy już w tej chwili nie tylko zajmują miejsca pracy wakujące, tak? Czyli tam, gdzie nie można było znaleźć pracowników, ale wręcz odbierają pracę Polakom. Mamy z tym do czynienia chociażby we Wrocławiu, gdzie polscy pracownicy są zwalniani, zasłużeni, często pracownicy odnoszący sukcesy, a na ich miejsce sprowadzani są Ukraińcy. Co więcej, są już w tej chwili specjalne firmy, które prowadzą rekrutację na terenie Ukrainy, rekrutację na zlecenie polskich firm. I nie tylko polskich, mających siedziby czy swoje filie w Polsce. No niestety to jest duży problem i widzimy, że zamiast obiecanego powrotu miliona, półtorej miliona, czy nawet 2 milionów Polaków do kraju, mamy napływ obywateli Ukrainy. Oczywiście tutaj trzeba rozróżnić parę rzeczy w tej kwestii i w tym problemie. Pierwsza rzecz, taka generalna można powiedzieć, to jest pomysł na polską gospodarkę. Otóż polska gospodarka po roku 1989 została sformatowana tak, jak gospodarki wyglądają, część przynajmniej gospodarek w Afryce, to znaczy na sposób neokolonialny. Co to oznacza? To oznacza, że podstawowym naszym zasobem była tania siła robocza, były surowce i byliśmy traktowani jak rynek zbytu dla zachodnich towarów. Niestety, z tym, że jesteśmy tanią siłą roboczą, przede wszystkim również we własnym kraju, również jako podwykonawcy różnych przedsiębiorstw zachodnich, z tym wiąże się ten masowy eksodus Polaków na zachód po roku 2004, ponieważ gospodarka, która nie jest przestawiona na tory wysokiej specjalizacji, na nowe technologie, ta gospodarka, która opiera się właśnie na taniej sile roboczej, no ona nie satysfakcjonuje po prostu obywateli. W pewnym momencie obywatele zaczynają uciekać, szukać lepszych płac. Problem jest taki, że zamiast tych zapowiadanych przez premiera Morawieckiego, póki co na razie mamy kolejne odsłony planu Morawieckiego, ale nie mamy faktycznej realizacji tego postulatu, mamy do czynienia tak naprawdę z utrwalaniem się póki co tego schematu, że polska gospodarka opiera się na taniej sile roboczej. No problem jest taki, że Polak, który już nie chce pracować za te grosze, wyjeżdża za granicę, no on jest zastępowany właśnie przez obywatela Ukrainy. I w tym... Ja bym powiedziała więcej, a mianowicie pracodawcy są w tym momencie w stanie powiedzieć, że słuchaj, albo ja ci będę płacił tyle i tyle, ty nie żądaj podwyżki, bo ja na twoje miejsce Ukraińca wezmę, on mi za dużo taniej to zrobi to samo i w ogóle nie mamy o czym mówić. Czyli tak jakby odgórnie tłamsi się możliwość po prostu wzrostu pensji dla Polaków. No właśnie, zyski przedsiębiorstw w Polsce niestety rosną dużo szybciej niż rosną płace. I to jest zasadniczy problem. To znaczy wszyscy rozumiemy jak gdyby potrzeby przedsiębiorców. Te potrzeby są związane przede wszystkim z ograniczeniem biurokracji, z ułatwieniami, z prostszym rozliczaniem podatków, z tym, żeby państwo nie było opresyjne wobec przedsiębiorców. Co do tego nie ma dyskusji. Dyskusja jest do tego, jak wprowadzić te mechanizmy, a nie co do tego, czy one powinny rzeczywiście tak działać. Natomiast druga strona medalu, no to jest właśnie ten model, kiepski model polskiego kapitalizmu, oparty właśnie o to, że często
zmienia się pracowników, którzy są źle opłacani, którzy są często w związku z tym również słabo wykwalifikowani i na tym jak gdyby buduje się biznes. To, taki biznes jest biznesem bardzo krótkotrwałym, to znaczy jest biznesem bardzo podatnym na różnorakie fluktuacje w gospodarce. No ale wróćmy do sedna, do zagadnienia. Więc po pierwsze, istotą jest model gospodarki, tak? I na ten model gospodarki składają się również takie czynniki, no jak struktura własności w gospodarce. No fakt, że mamy bardzo niewielką liczbę swoich, począwszy od banków, przez sieci handlowe, skończywszy na produkcji, na przemyśle. Banki i produkcja zostały po prostu sprzedane. Zostało to sprzedane, zniszczone i w tym momencie, jeśli robimy tylko za podwykonawców w stosunku do przedsiębiorstw zachodnich, to niestety mamy też pensje podwykonawców, tak, którzy są po prostu no, tą tanią siłą roboczą. I teraz problem, to jest jedno zagadnienie. Drugie zagadnienie, no, to jest kwestia migracyjna i polityki migracyjnej państwa polskiego. Bo tu się zderza taki, powiedziałbym, krótkowzroczny interes przedsiębiorców, części przynajmniej przedsiębiorców, z bardzo poważnym interesem polegającym na polityce migracyjnej państwa polskiego, gdzie z jednej strony jest interes pracownika polskiego, a z drugiej strony no, struktura nasza ludnościowa, demograficzna w Polsce. No to już jest tak dzisiaj, że jeśli ktoś spełnia kryteria pozwolenia na pracę, pozwolenia na pobyt, to państwo polskie z automatu mu udziela tego pozwolenia i po prostu taka osoba się osiedla. Trzeba po prostu spełnić określone kryteria i to dzieje się z automatu. Otóż nie powinno tak być. Po pierwsze, jednym problemem to jest oczywiście zagrożenie terrorystyczne, zagrożenie islamizacji Europy. Bo zagrożenie terrorystyczne to jest wtórne, ale pierwszym zagrożeniem fundamentalnym jest islamizacja Europy. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że musimy zmienić kryteria migracyjne w naszym państwie. To znaczy po pierwsze, prawo polskie musi zacząć rozróżniać ludzi ze względu na krąg kulturowy, z jakiego pochodzą, ze względu na religię. Wiem, że to zabrzmi obrazoburczo dla wielu, ale tak trzeba zrobić. Trzeba to wpisać w prawo, że nie chcemy w Polsce imigracji muzułmańskiej, islamskiej, że pozwolenia na pobyt oczywiście nie dotyczy to, nie wiem, dyplomatów czy jakichś szczególnie ważnych biznesmenów, którzy mają do Polski przyjeżdżać, ale tu już Ministerstwo Spraw Wewnętrznych może wydawać zezwolenia każdorazowo. Natomiast co do zasady nie chcemy tej imigracji. To jest jedna rzecz. A co do imigracji tej, którą może być dopuszczalna, bo pewna liczba osób z naszego kręgu kulturowego, europejskiego, w tym na przykład Ukraińców, jest pożądana dla polskiej gospodarki. Pewna liczba. Jaka liczba? Nie wiemy tego. Dlaczego? Dlatego, że nie mamy tego zbadane. Przedsiębiorcy twierdzą, że jeżeli nie będziemy sprowadzać Ukraińców i to chyba nawet w liczbie co najmniej miliona, no to przedsiębiorstwa upadną. Jak się by pan do tego odniósł? Powiedziałbym, że prawda leży tam, gdzie leży, ale tutaj trochę leży po środku, tak? Zawsze jest tak, że prawda leży tam, gdzie leży, ale tutaj prawda leży po środku. Bo rzeczywiście potrzebujemy, w związku z naszym kryzysem demograficznym, z tym, że od 20 lat no, słabo u nas z demografią i plus jeszcze ta emigracja po 2004 roku, 2 miliony ludzi, którzy wyjechało z kraju. No więc rzeczywiście pewne potrzeby w tym zakresie są i to są potrzeby realne gospodarki. Z drugiej strony jest tutaj interes polskiego pracownika i po trzecie jest interes struktury ludnościowej kraju. My nie możemy sobie pozwolić na taką sytuację, żeby nagle w kraju wyrastały nam zwarte skupiska ludności, która nie będzie się szybko integrować, asymilować. Czy polityka państwa w tym zakresie musi być przemyślana, musi być dobrze zorganizowana. Polska musi mieć policzone, ilu Ukraińcy, czy to będą Ukraińcy, czy Białorusini, czy Litwini, ktokolwiek inny, tak? Ilu obcokrajowców z naszego kręgu kulturowego, podkreślam tą sprawę, nie muzułmanów, ale z naszego kręgu kulturowego, ilu obcokrajowców jesteśmy w stanie przyjąć i nie tylko chodzi o potrzeby gospodarki, ale ile jesteśmy w stanie zintegrować, zasymilować, tak żeby już kolejne pokolenia tych ludzi były po prostu Polakami, były obywatelami polskimi. To powinno być wprost wpisane w doktrynę państwa polskiego, tak? I to rozumiemy zarówno narzędzia imigracyjne, czyli
musimy doprowadzić do takiej sytuacji, w której nie tylko spełnienie określonych kryteriów będzie warunkowało o tym, że dostaje pozwolenie na pobyt czy pozwolenie na pracę. Nie. Musi być tak, że państwo polskie musi mieć pewne górne limity. W danym roku możemy na przykład przyjąć 100 tysięcy. Tak? Założenie, tak? Robimy. Mamy GUS, mamy wszelkie dane gospodarcze, mamy informacje z przedsiębiorstw, z gospodarki, możemy robić pewne plany i powinniśmy mieć zaplanowane, że jeśli dochodzimy do górnego limitu osób, które w danym roku, w tej chwili już to już za dużo jest osób, powinno być to na dłuższy czas wstrzymane, tak? W ogóle napływ tutaj Ukraińców, wydawanie pozwoleń na pobyt, wydawanie pozwoleń na pracę. Że ani Ukraińcy, ani muzułmanie się nie asymilują w żaden sposób. Tak, w przypadku Ukraińców to będzie łatwiejsze niż w przypadku muzułmanów. No nie wiem, biorąc pod uwagę tą niesamowitą banderowską propagandę współczesną, to mam co do tego wątpliwości. Jest propaganda banderowska, dlatego ta polityka migracyjna to jest po pierwsze ilu, gdzie, bo to jest kwestia rozłożenia geograficznego. Po województwach. Nie może być tak, że na przykład dopuścimy limit, że 100 tysiącom obywateli Ukrainy w danym roku wydajemy pozwolenie na pracę czy pozwolenie na pobyt i że 50 tysięcy z nich jest na Podkarpaciu albo 50 tysięcy z nich jest na Dolnym Śląsku. Nie możemy w ten sposób zrobić, ponieważ te limity muszą być również z podziałem na województwa, żeby nie doszło do koncentracji. Dlaczego? Dlatego, że ludność skoncentrowana w dużej liczbie nie będzie się po prostu integrować i asymilować. To są proste prawidła. Druga rzecz to jest polityka historyczna i kulturowa państwa polskiego. Z tą imigracją z Ukrainy to jest tak dwojako. Część z tych ludzi, ale mniejszość, i to na podstawie obserwacji wiemy, tylko mniejszość posiada bardzo silną identyfikację związaną z tą banderowską, powiedzmy, historiozofią ukraińską, tak? I na tych trzeba uważać. Jeśli dochodzi do takich sytuacji, że ktoś się zajmuje propagowaniem banderyzmu, to dziękujemy. To do widzenia, tak? Odbieramy prawo do stałego pobytu. Natomiast spora część tych ludzi nie ma tak wykształconej identyfikacji. Jest, powiedziałbym, takim trochę, są to częściowo ludzie tacy postsowieccy, tak? Bez takiej bardzo twardej tożsamości. I tu jest pewna szansa asymilacyjna. Ale znowu, to musi być precyzyjnie wyliczona liczba. Państwo polskie musi mieć plan, tak? W jaki sposób również kulturowo tych ludzi zagospodarować, tak? W jaki sposób? Jakie liczby? Mniejsze niż do tej pory. Nie może być tak, że 5 tysięcy Ukraińców co miesiąc przyjeżdża do Wrocławia i okolic, bo no, po prostu będziemy mieli zaraz drugi Lwów we Wrocławiu. Mówię o Lwowie przedwojennym, tak? I oby nie Orlęta lwowskie, tak? Więc nie może być tak, że to jest niekontrolowane. To musi być kontrolowane na każdym poziomie. Na poziomie liczb, czyli określony poziom w danym roku imigracji osiągamy, imigracji znowu kierowanej i stop, limit, tak? Gdzie oni są, do jakich województw trafiają, w jakiej liczbie i też jak państwo polskie na to reaguje. No i wreszcie rzecz, może pierwsza, nie ostatnia, ale pierwsza w kolejności takiej pilności, to musimy zabezpieczyć polskiego pracownika. Musimy polskiego pracownika zabezpieczyć jego prawa. W tej chwili oczywiście jesteśmy w Unii Europejskiej i mamy problem. Tak samo jak mamy problem z ochroną ziemi, bo ustawa o ochronie ziemi bije przede wszystkim w tej chwili w dużej mierze w polskich obywateli. Dlaczego? No bo nie da się przy poszanowaniu zasady swobodnego przepływu kapitału i obrotu ziemią, unijnej zasady, nie da się do końca dobrze chronić polskiej ziemi. Po prostu trzeba tworzyć takie ustawy, które uderzają w dużej mierze rykoszetem w polskich obywateli, a do końca nie są skuteczne w kwestii cudzoziemców. Tak samo przy podatku od sklepów wielkopowierzchniowych. Mamy ten problem, jeśli chodzi o ochronę polskich miejsc pracy, ale Ukraina nie jest w Unii Europejskiej. Ale właśnie Ukraina nie jest w Unii Europejskiej i musimy wprowadzić zasady i Ruch Narodowy będzie do tego dążył. Będziemy zbierać pod takim projektem podpisy, żeby chronić polskie miejsca pracy na zasadzie ochrony przed konkurencją pozaunijną, tak? Przed konkurencją pozaunijną i takie prawodawstwo w Polsce możemy, takie prawo możemy i musimy pilnie wprowadzać.
będziemy w tej sprawie odzywali się do związków zawodowych, no bo przecież to one powinny w pierwszym rzędzie stawać za tym polskim pracownikiem, za tym, żeby... Ja się dziwię w ogóle, że w tej chwili no nie mamy jakiejś takiej dużej akcji związków zawodowych stojących w obronie polskiego pracownika. Ja rozumiem, że większość tych pracowników, którzy pracują w firmach, gdzie są masowo zwalniani na rzecz obywateli ukraińskich, że tam pewnie nie ma silnych związków zawodowych, bo w ogóle związki zawodowe w Polsce to są słabe. Znaczy paradoksalnie niestety w niektórych z tych firm są związki zawodowe i mimo wszystko to się dzieje. No, dziwi postawa central związkowych, że one w tej chwili bardzo mocno nie alarmują, nie biją na alarm, no bo przecież to jest, one powinny stawać w pierwszym rzędzie w obronie polskiego pracownika. To jest ich jak gdyby pierwszorzędne zadanie. Także tu jest bardzo wiele do zrobienia, ale pierwszym takim krokiem jest w ogóle uświadomienie sobie, że to nie może być wolna amerykanka. Że kwestia migracji to nie jest kwestia tylko spełnienia, prawda, biurokratycznego, no, spełnia kryteria, dostaje pozwolenie, tam pół roku, pobyt, praca i tak dalej. Nie, nie może w ten sposób to wyglądać. Musi być to naprawdę konsekwentnie realizowana polityka państwa, bo jeśli do tego w ten sposób nie będziemy robić, no to jaka czeka nas perspektywa w najbliższych latach? Ano taka, że Polacy będą dalej wyjeżdżać na zachód w poszukiwaniu lepszych pensji, a będzie nam się no, ukrainizować Polska, tak? No to jest oczywiście bardzo zła perspektywa. I to również jest ten aspekt. Państwo polskie nie może umywać od tego rąk. Nie może umywać rąk od tego, że przemyślana polityka ludnościowa, kulturowa, demograficzna, no to jest elementarz, to jest obowiązek po prostu każdego mądrego państwa. Jeszcze dochodzi do tego jedna kwestia, a mianowicie liczba przestępstw dokonywanych przez przybyłych tutaj za pracą Ukraińców. Osobiście napisałam w tej sprawie do rzecznika policji i odpisał, że po prostu nie prowadzi się żadnych statystyk, jeśli chodzi o strukturę narodowościową przestępców. Czyli de facto do MSW nie płyną żadne raporty, ilu Ukraińców, jakie przestępstwa, ile ofiar Polaków, prawda? Liczba ta niestety rośnie, to wiemy z doniesień medialnych chociażby. Ci Ukraińcy są wobec Polaków bardzo agresywni. Dochodzi nawet do sytuacji, kiedy młody Ukrainiec z nożem wychodzi wieczorem, szuka zaczepki. Mieliśmy przypadek niestety w Oławie. W Oławie i nie tylko w Oławie. Szuka zaczepki i 20-letniego chłopaka po prostu dźga nożem. No, na szczęście chłopak przeżył. Niemniej no, ta sytuacja... Oczywiście to jest zamiatane pod dywan w imię poprawności politycznej, w imię tego, że Ukraina toczy działania wojenne w Donbasie. Natomiast no, my musimy dbać przede wszystkim o swoje podwórko i na naszym podwórku musi być porządek. Jeśli są obywatele innych państw, którzy dopuszczają się, w tym Ukrainy, którzy dopuszczają się takich czynów, to sytuacja jest tutaj bardzo prosta. Po pierwsze, to musi być napiętnowane, również w celach takich pedagogicznych, powiedziałbym, żeby dana społeczność, to czego nie zrobili Francuzi, Anglicy, nie tylko, że dozwolili na tą masową imigrację muzułmańską, ale problem polega też na tym, że w momencie, kiedy ta społeczność muzułmańska, kiedy przestępczość tej społeczności, czy określone zachowania, pewien tendencje islamistyczne narastały, to nie było bardzo jasno, mocno piętnowane, tak, w przestrzeni publicznej, że nie będzie na to zgody. I my też musimy, my musimy być mądrzejsi. Polak powinien być mądry przed szkodą, a nie po szkodzie i bardzo mocno piętnować takie zachowania. No oczywiście delikwanta, który łamie polskie prawo, nie jest polskim obywatelem, no to jest, prawda, absolutnie żegnamy, chyba, że trafia do więzienia, tak? Ale żegnamy go do jego własnego kraju, bo chodzi nawet o drobne przestępstwa i ma zakaz na długie lata wjazdu do Polski. Bądź to żywotnie, to już najlepiej. To już zależy od, powiedzmy, skali też, tak? No, tej skali, że tak powiem, wykroczenia, czy skali
skali przestępstwa. No ale tak jak powiedziałem, państwo polskie nie może umywać od tego rąk. To jest pierwsza rzecz. W tej chwili wydaje się, że panuje w tym zakresie wolna amerykanka. Jest rób ta, co chce ta, tak? Ilu wjeżdża, tylu wjeżdża, gdzie są, jak pracują, co robią, jak się mają do tego polscy pracownicy. Wydaje się, że nikt nad tym nie panuje i nikt w państwie polskim żadnej planowej polityki w kierunku nie prowadzi, a to bardzo, bardzo źle. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dziękuję również Państwu. Do zobaczenia.